We've finished analyzing the names Bell acquired at Danang. One in particular stands out. Anton Volkov. He's a Russian arms dealer working out of East Berlin. Admittedly, his connection to Perseus comes as a surprise. We've got killer capture orders on Volkov. So if we can't get to Perseus, we'll get to his men. Close off his resources, force him out of hiding. Mason and Woods are still wrapping up business in Kiev. Which means Volkov is ours. Gear up, and we'll move out. Fajną czapkę masz, Sims. Podoba mi się. O, tu jest. Mogę ją założyć? Powiedz, że mogę. Ty mogę gadać z nimi tu? Nie wiedziałem. Pogadałem po drodze, Bell. Okej. Nice work producing that name, Bell. O! We archive everything. CIA is like my ex-wife. Won't throw a damn thing away. Yeah. The trick is knowing what's buried in that pile and getting the thing you need when you need it. Doc, I think you want this one. Hmm? Co tam? Sims? A nie wiedziałem, że oni tutaj gadają w tej kryjówce. Myślałem, że po prostu się misję wybiera. Ej, Adler, co tam robisz? Ej! Poka, poka. Soczek, co tam masz? You think everything's about you now? Adam. No? A myślisz, że o kim jest gra? What did you think would happen? To w ogóle nie jest podejrzane, że ja go tak podsłuchuję. Nie widzisz mnie, nie? Tajna operacja, cio. Spec Ops, Black Ops. Nie widzi mnie. Pok, pok! Możesz otworzyć, też chcę pogadać. Z kim on gada? Czy on gadał z Hudsonem? Coś mi się wydaje, że on z Hudsonem gadał. Ty, Hudson to jest Perseusz, jak nic. Co tam Sims? Chcesz mnie rozbawić? O, tak. Yeah. Talking about that mission was tough for you too. Hell, I don't know what I'm saying. Of course it was tough for you. You went through that shit like everyone else. Whoa. Czemu chcieliście mnie w swojej drużynie? Tak. Hey, I'm not gonna judge. You might have been red once, but you did us right in the war. Maybe sometimes you gotta be on the wrong side first. Am I right? Wybrałem KGB, więc on mówi, że ja miałem przeszłość z KGB, ale mogą na mnie liczyć. Lubię tę grę już. O, co ciągle to. This assignment, I'm mostly gonna run the shop. Whatever you guys need, I'll make sure you have it. You see, I got a list of connections longer than the Great Wall. Adler needs it, I can procure it. No exceptions. Ja go lubię. Ja lubię Simsa. Sims to jest fajny gość. Co jeśli poproszę o miotacz ognia? Sure, I could get that. No problem. Nie gadaj. A działo bezodrzutowe? I can have that in-house by next week. Super. A może robiony na zamówienie dwusilnikowy śmigłowiec szturmowy. Clever. But I wasn't joking earlier. Nie gadaj. That's a hell of a request, but give me enough time and I can have one parked outside. Nie gadaj, ty on jest magikiem, wezmę wszystko. Okay. Now how you gonna pay for that? Last I heard, Adler cuts the checks around here. Unless you got a suitcase full of cash, I'm gonna consider your request null and void. Durny fama. I tried to track that motherfucker years ago, when he went to Italy for a douchebag conference. He's slick. If you see him, tell him Lawrence Sims says hello. Okay, zapamiętam to. Come again. Dzięki. Ever see his face? No. That photo on the board is all we have, and it's more than 20 years old. Handsome man. Przystojniak. I hope the years weren't kind to him. We'll leave within an hour. Ja nie wiem, jakim cudem to coś jest przystojne dla ciebie. On wygląda jak ten zły w filmach i grach właśnie. Ja nie wiedziałem, że tu tyle rzeczy można robić. O! Black Ops 1. Mainframe database. Witaj, dokonaj wyboru. Archiwa KGB. Nie gadaj. Dragowicz. O!
O! Sleeper Agents. No i to jest Black Ops, a nie Black Ops 3, Black Ops 4. To jest połączone ze światem Black Ops. Nie? A nie jak Black Ops 3. W Black Opsie 3, ja nie wiem czemu to się w ogóle nazywa Black Ops. To Black Ops 3 się nazywa Black Ops 3, żeby chyba sprzedać tą grę, inaczej by się nie sprzedało. Mam twoją wiadomość, Adler. Jeśli uważasz, że masz w szeregach szpiega, pozbądź się go. Nie chcę, żeby ta operacja była dla ciebie jakąś grą. Wierz mi lub nie, ale mam jeszcze trochę asów w rękawie. Na razie ścigaj Wołkowa. Ja zawiadomię Gretę Keller, wkrótce zadzwonię do Simsa z godziną spotkania. Czyli Adler myśli, że w naszej ekipie jest szpieg. Co jeśli moja postać jest tym Perseuszem? Park, z tobą jeszcze nie gadałem. Znalazłeś w tych danych cokolwiek oprócz nazwiska? Odszyfrowanie tych danych pomogło to? Not even the CIA's best cryptographers have been able to crack that dossier. Aha. You're special, Bell. But it also sounds like you need a nap. Dobra, uspokój się. We have, for a short while. We share a common interest. Though to be frank, he's not the most pleasant person I've worked with. No more than you need to, I'll tell you that. Avoid personal questions. Mm-hmm. And whatever you do. Never ask him about his scar. Nie pytaj go o bliznę, okej. Okay. Skąd? Nie będę pytał, nie. Leningrad, never travels when the sun's out. He has impeccable taste in scotch and medieval torture devices. I think he'd love the UK. I plan on giving him a personal tour. Ja chcę zapytać, skąd Adler ma tę bliznę, ale nie chcę wkurzyć nikogo tutaj. Miło się rozmawiało. Dobra, każdy mi mówi, że mam podejść do tablicy. Cicho się, ci zwiedzam. Co to, skuter? To nie jest skuter, to jest jakiś generator czy silnik. Dobra, tak, to ja nie wiem czemu ja myślałem, że to wygląda jak skuter. Ja już chciałem odjechać tym stąd, nie? Misje poboczne, opcjonalne. Zapomniałem, że w tym kodzie są misje poboczne. Ja nie mogę, Black Ops 2. Normalnie. Ja zrobię wszystkie misje poboczne, ja chcę mieć jak najlepsze zakończenie się da. Zróbmy najpierw operację Chaos chyba. Zespół udaje się w posiłek ze zdradzieckim oficerem CIA Robertem Al... Drisiem, który pomaga Perseuszowi założyć w USA siatkę szpiegowską. Operacja Chaos brzmi lepiej i bardziej w moim stylu niż operacja Czerwony Cyrk. Więc zróbmy operację Chaos. An ex-CIA operative named Robert Aldrich has gone rogue. Langley believes this asshole is working with Perseus to assemble a spy ring inside US borders. We recently acquired an encrypted floppy disk from one of his agents that we believe contains everything we need to know about his network. If we can get to it. We know where Aldrich is and can move on him anytime. But if we don't get into this disc first, we may nail Aldrich but leave his network intact. Mm-hmm. You may find some intel out on missions that could help crack the code on this disc. Keep an eye out. Okay, czyli znajdźki. Trzeba szukać znajdziek w tej misji. I sekretów. Zakodowana wiadomość. We discover Kasim carrying this coded message. We believe it's intended for the US spy ring, but no one's been able to decrypt it yet. Show him how it's done. Pokaż, no co cię sta... Co ja jestem? Myślisz, że ja to umiem rozszyfrować? Dla mnie to są hieroglify. Co ty chcesz niby? Co ja mam ci tutaj zrobić? Myślisz, że ja wiem, co oni tutaj piszą? Siatka szpiegowca. Oni własny alfabet założyli. Myślisz, że ja wiem, co tu jest napisane? To jest za mądre dla mnie. Piach. If we decrypt the protection on this disk, we might be able to take down the entire spy ring. This is why we need you. Show us those skills. Code 0. 420... 1... Aha. Może... Siedlababa. Hasło. Dobry kod? Halo? Hasło. Mason is my boa. Nie potwierdzić. Nie ma szans, że to jest kod i hasło dobre. Ja nie wiem, jak to rozszyfrować. Jak ja ci mam to rozszyfrować niby? Rozpocznijmy tą misję. Ja nie wiem, jak to tam się rozszyfrowuje. Jeśli nie złamiesz zabezpieczeń na dyskietce przed zabiciem Roberta Aldricha, członkowie jego siatki szpiegowską mogą uciec. Jak ja mam ci to rozszyfrować, człowieku? Jak? Dobra, czekaj. 1, 1, 2, 3...
czekaj, 1, 2, 3, 1, 2, nie, czekaj, 6, 5, 3, 6, bum. Hasło, hasło, CIA is gay. Odmowa dostępu. No nie, no co ty. Wiecie co, przejdźmy tą misję. Przejdźmy tą misję. Czemu nie? Co się stanie, co się stanie? Alright. I'll let Mason and Woods know that we're ready. They'll be handling this one. Czyli będziemy grali Masonem albo Woodsem. Move south across Colorado and into northern New Mexico. That's where we'll intercept his convoy. We can't let a former CIA operative run a Perseus spy factory. Let's put this asshole 6 feet under. Okay. Jak przez to, że nie rozszyfrowałem, coś się bardzo złego stanie. Ktoś zginie albo coś, to będę zły. Albo coś się nie uda, będę naprawdę bardzo zły. I can't believe Aldrich betrayed the CIA. Betrayed the whole fucking country. Phoenix 2-4, this is Phoenix 2-1, 30 seconds out. We're up, Mason. Locked and loaded. Think they can hide from us. Time to send a message. Lights. Aldrich is in one of those trucks. We hit the ground hot. Watch for runners. We'll cut off the lead truck. 2-1. Provide overwatch. Czyli Aldrich jest w jednej z tych ciężarówek. Aha, po prostu tak od razu wjeżdżamy, rozumiem. Stary dobry Call of Duty. Wjeżdżamy bez myślenia, strzelamy, co się rusza. Jeszcze mamy M60 do tego, nie no, uwielbiam tą grę, naprawdę. Takie głupie pytanie. Kto zakłada celownik na shotguna? Ej, bo zginę. Sorry, Woods. Wow! Ja chciałem mu zrobić finishera, ale dobra. Tak też może być. Rozkręćmy tu imprezę, Mason. Nie ma problemu, jak ze starych czasów, co? Nie ma problemu. Ja nie wiem, czy wjechać z shotgunem, czy z... M60! Cześć, zabij go, okej. Okay. Myślałem, że mamy go wziąć żywcem, ale może być. Ja chciałem wjechać z M60, nie wiem czemu mi zmieniło na shotguna. Okej. Ciekawe co by się stało, gdybyśmy zostawili go żywego. Okej. Rozwalili nam helikopter. Ja mam M60, nic im nie pomoże. Bracaju granatu. Osiągnięcie odblokowane. Wszechstronność, dziękuję. Ciekawe co by się stało, gdybyśmy zostawili go żywego. Jak będę grał następnym razem, poza nagrywaniem, to spróbuję go zostawić żywego w tej misji. Dobra, gdzie jest moja eksfiltracja? Jak my mamy wejść na dach? Tak się zapytam. Woods? Gdzie jest Woods? Woods, pomóż mi. A tu jest drabina, dobra, jestem głupi. Aha,
Dobra. MI6 has spent the last year tracking a group of embedded Soviet agents within multiple European governments. These agents could be strategically positioned to set up a larger Soviet plan for Europe. During a recent operation, we acquired information about this group's structure. There are three unidentified key agents leading it, and their handler is the Soviet Major Vadim Rudnik, a name previously connected to Perseus. We have Rudnik's position and can move on him. But if we don't first identify his three lead agents, we risk losing our chance to take all of the embedded agents down. Check out our list of suspects here. Special evidence you find on missions will help identify the three lead agents. I'd advise figuring out who they are before going after Rudnik. Mhm. Przejrzyj dowody. Mamy tylko jeden dowód. Super! Europejska wtyka. Według danych CIA sowiecki major Vadim Rudnik od kilku lat współpracuje z Perseusem, umieszczając agentów w politycznej infrastrukturze Europy. Rudnik nadzoruje tych agentów, więc wyeliminowanie go pokrzyżuje długoterminowe plany Perseusza. Przejrzyj podejrzanych. Czyli to są podejrzani. Czyli musimy musimy wybrać jednego z podejrzanych. O! Ty, ten gościu jest z Warszawy, patrzcie. Niedawne podróże, on nie jest z Warszawy. Dobra, myślałem, że on jest z Warszawy. To są jego niedawne podróże. Ja nie wiem, czy lepiej robić te misje poboczne teraz, czy... zrobić misję i potem pokaże nam się... będziemy mieli więcej dowodów. A możemy trzech oznaczyć, dobra, czyli na pewno ten gościu, bo on był w Warszawie, w Polsce, a to Polska dla Polaków. Nie no, żartuję. Kogo jeszcze oznaczymy? Może tego, on tak trochę podejrzanie wygląda. On mi wygląda jak szpieg. Nie wiem, te trzy osoby najbardziej mi wyglądają na szpiegów. No to zaczniemy, operacja Czerwony Cyrk. Zmiana trzech podejrzanych nie będzie możliwa po zabiciu Vadima Rudnika. No chyba. Chyba kontynuować. Jak będę miał najgorsze zakończenie, będę z Woods and Mason are gonna take point on this. Apparently Rudnik is lying low in a remote Soviet base in the mountains of Uzbekistan. Not remote enough. We're gonna land our boys nearby and pay him a little visit. Let's cut this Perseus sucker down to size. Takie unpopular opinion moje. Ta kampania mi się bardziej podoba niż kampania Call of Duty Modern Warfare. Ale to tylko moje zdanie. Rudnik better be in that base if we came all this fucking way. Command sounded confident. Once we blow the shit out of their radio tower and create a distraction, we'll find out. It's time for a little hide and seek. All right, we're in position. Roger that. A mapa Crossroads multiplayer. Ready for delivery, just need an address. Go ahead and mark the radio tower for us. Basically, the tower's up above the far ridge. Ktoś ma jakiegoś snajpa? Mam snajpa. To jest radio tower, nie? A nie, to jest radio tower. Use those binoculars, Mason. Coordinates coming your way. Roger. The check is in. Chyba dobrze oznaczyłem. I co? O! 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 A wszyscy w szoku są, nie wiedzą co zrobić. Alarm odpalili. Jedziemy po nich. Rudnik ucieka, mamy 13 minut, dobra. Musimy się pośpieszyć. Ale fajnie, że slow motion się odpala jak wstrzyma się oddech na kampanii. Bardzo fajne. O, zauważyli nas. Znaczy ja i tak strzelam ze snajperki, ale... strzelają. Ale fajne to jest. Uuu, czemu ich tu tyle się pojawiło nagle? Woods, a ty coś robisz? Woods jest taki trochę bezużyteczny, ja nie wiem gdzie on jest. Dobra, zmienimy na naszą M-kę. Tutaj. Czyli tu nie ma Rudnika. Wow! O! Ta animacja jest super! Animacja! Mogę? Mogę, dobra, super. Let me go!
Nie chcę umrzeć. Boom. Super. Dobra, jedziemy. Ale fajnie. O! Przejechałem dwóch typów przez przypadek. Oni tutaj siedzieli. Jezu, wybaczcie mi. Naprawdę nie chciałem. U, czekaj na mnie. Rudnik ucieka tyłem. Dobra. Gdzie jesteś, Rudnik? Znajdę cię. Nie możesz uciekać całe życie. Chodź tutaj. Czekaj, mogę go nie zabić? Nie zabiłem go, nie? No nie, spróbowałem go wziąć żywcem, ale... Żywcem? Żywcem. Ale chyba się nie da. No chyba się da, ale jestem głupi po prostu. Wezwij eksfiltrację, rzuć granat dymny. Okej. Może na dachu. Na dachu pewnie są ludzie. Nie? Okej. To na dach sobie rzucimy tutaj. Tutaj, nie marudź, tutaj ląduj. Wsparcie powietrzne. Mógłbym? O! Gunship. Ale fajne. Ale super. Podoba mi się. Miny lądowe. Ja nawet nie wiedziałem, że tutaj jest. Czemu mi teraz mówicie? Wyjazd mi stąd. Ja rzucam tu miny. Ile ich tam jest? O, ty idź sobie. No, jak ja go nie trafiłem? Ewakuuj się do śmigłowca. No wsiadaj, Mason. I hate babies. Okej, Woods, uspokój się.